Michał. Dobromir Dymecki u mojego boku, który gra Alberta. Cześć. Tak, cześć. Ja wiem, że ty jako aktor lubisz takie wyzwania aktorskie. To nie jest jakieś pustosłowie. Wiem, ponieważ grałeś w teatrze rolę, która wymagała kradzieży torebek. Dlatego mam dla ciebie takie wyzwania aktorskie. Co powiesz na to, jakbyś był teraz Albertem? I mi odpowiadam na pytania tak jak Albert, filmowy. Łatwa forsa, cała noc zabawy i potem wypłata. Cześć Albert. Cześć. Dużo zarabiasz? No, sporo, sporo. A masz auto? Nie. Dlaczego nie masz auta? No bo jeszcze sobie nie odłożyłem, ale tam kombinuję, nie? Wbijamy na gości weselny. Wtapiamy się w tłum. Marcin, stajesz w kolejce, dajesz prezent parze młodej. Co? Dużo rodzeństwa, wiesz? A ile? 17. Wow! A wymienisz imiona? No mogę, chcesz? Chcesz posłuchać? Bartek, Krzysiek, Angela, Monika, Paweł, Wiola, Dominik, Krzysiek, Wiesia i Władek. To 13. Dzięki Albert, to oddaj mi teraz Dobromira. Sylwek operuje różnymi formami tego poczucia humoru. Od bardzo takiego gdzieś dokumentalnego, obserwacyjnego, po jakieś takie grubsze gagi. Chłopaki, do szpitala z nim! Nie, nie, Michał, ja nie mogę do szpitala. Weź nie pierdol, patrz jak wyglądasz. Nie, błagam cię, nie mam ubezpieczenia, ja muszę do domu jechać. No. To czemu nic nie mówiłeś? Super móc sobie się tak aktorsko, że tak powiem, poćwiczyć. Ale mi teraz dziwnie się z tobą rozmawia, że wypowiadasz pełne zdania. Film jest o luzerach, takich małomiasteczkowych przegrywach. Na pewno jakaś taka posttransformacyjna sytuacja w naszym kraju, gdzie ludzie musieli zdać się jakoś na siebie i odnaleźć sobie swoje biznesy. Film oprócz tego, że jest komedią, to też jest tragikomedią. To znaczy obserwujemy tych bohaterów, których żywot nie jest łatwy, więc oni muszą się mierzyć z tymi wyzwaniami dnia codziennego. Dziękuję ci bardzo. Dzięki. Okej.